minerały i rośliny. 585. Jak się wam wydaje nasz podział przyrody na trzy królestwa, w dwóch działach? Istot organicznych i nieorganicznych. Niektórzy robią z człowieka osobny czwarty dział, który z tych podziałów jest najodpowiedniejszym. Wszystkie są dobre. Zależy to od zapatrywania się. Pod względem materialnym macie tylko istoty organiczne i nieorganiczne. Ze stanowiska zaś moralnego będziecie mieli istotnie cztery stopnie. Cztery te stopnie noszą na sobie cechę wybitną, chociaż granice pomiędzy nimi zdają się zacierać. Materia nieożywiona, tworząca królestwo mineralne, posiada w sobie tylko siły mechaniczne. Rośliny stworzone z materii nieożywionej, obdarzone życiem, posiadają nadto rodzaj rozumu instynktowego, graniczącego z samowiedzą swej osobistości i swego istnienia. Człowiek posiadający to wszystko, co mają rośliny i zwierzęta, panuje ponad innymi klasami rozumem odrębnym, nieograniczonym, który daje mu samowiedzę o jego przyszłości, poczucie rzeczy nadzmysłowych i poznanie Boga. Rośliny czy posiadają samowiedzę o swym istnieniu? Nie. Nie myślą one. Posiadają tylko życie organiczne. Rośliny czy doznają jakich wrażeń? Czy cierpią, gdy się je kaleczy? Rośliny odbierają wrażenia fizyczne działające na materię, lecz nie posiadają daru pojmowania zmysłami, poczucia, wskutek czego nie mogą i doznawać bólu. Siła przyciągająca rośliny jedna do drugiej czy jest niezależną od ich woli? Tak jest. Ponieważ nie myślą one. Jest to siła mechaniczna, materialna, działająca na materię. Opór tutaj nie może mieć miejsca. Pewne rośliny jak mimoza i muchołówka posiadają odruchy zdradzające w nich wielką czułość. W niektórych razach okazują nawet pewien rodzaj woli, mianowicie u ostatniej klapki porywają muchę, by wyssać z niej soki, a na którą zdaje się umyślnie nastawia sidła, aby ją porwać i zabić. Rośliny te czy są obdarzone władzą myślenia? Czy posiadają wolę i czy nie stanowią działu pośredniego pomiędzy rośliną a zwierzęciem? Czy nie jest to przejście od jednej do drugiego? Wszystko jest przejściem w przyrodzie, albowiem chociaż nic nie ma do siebie podobnego, tymczasem jednak wszystko się razem trzyma. Rośliny nie myślą, dlatego i woli mieć nie mogą. Muszla, co się rozwiera i wszystkie zwierzokrzewy też nie myślą. Posiadają one tylko ślepy instynkt wrodzony. Organizm ludzki przedstawia nam podobneż przykłady, gdzie wola nie przyjmuje żadnego udziału, a do tych należą proces trawienia i krążenia krwi, ściskanie się odźwiernika w żołądku przed niektórymi ciałami, by nie dać im przystępu do takowego. To samo dzieje się i z mimozą, której ruchy wcale nie dowodzą potrzeby istnienia siły pojętnej, a tym mniej woli. Rośliny podobnie zwierzętom czy mają instynkta zachowawcze popychające je do tego, co jest tu użyteczne i zmuszające odwracać się od tego, co im szkodzić może. Jeśli chcecie, jest to też rodzaj instynktu. Zależeć będzie od rozciągłości, jaką nadacie temu wyrazowi. W tym wypadku jest to on ściśle mechanicznym. Gdy w doświadczeniach chemicznych widzicie dwa ciała łączą się z sobą, skąd wypada, że przypadają sobie do smaku, czyli że zachodzi powinowactwo pomiędzy nimi, czyż dlatego nazywacie to instynktem? W światach wyższych, rośliny jak i inne istoty czy mają naturę doskonalszą? Wszystko tam jest doskonalsze. Rośliny jednak pozostają zawsze roślinami, jak zwierzęta zwierzętami,
a ludzie ludźmi.